Cześć, z tej strony Carmena i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was TBR na marzec, tak, już marzec. Marzec będzie z młodzieżówkami, taki jest motyw tego miesiąca zgodnie z moim fantastycznym rokiem. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to gdzieś tu Wam podlinkuję mój film, w którym opowiadam o całej tej akcji. Generalnie na każdy miesiąc wybrałam jakiś taki motyw miesięczny, motyw przewodni, w ramach którego będziemy sobie wybierali jedną bądź więcej książek, które pasują do tego motywu. Niekiedy są to bardziej fantastyczne motywy, niekiedy mniej. Właśnie marzec z młodzieżówkami jest takim mało fantastycznym miesiącem. To po prostu chodzi o czytanie młodzieżówek. Oczywiście u mnie przejmą mój TBR młodzieżówki fantastyczne, ale będę tutaj miała również jedną, chyba co najmniej, młodzieżówkę bardziej obyczajową. Więc jeżeli chcecie się tylko do mnie przyłączyć i do mojego marca z młodzieżówkami, no to zapraszam. Mam przed sobą cztery książki, z czego tylko jedna to jest książka młodzieżowa, no bo jeszcze pod koniec całego mojego TBR-u opowiem Wam o książkach, które chciałabym przeczytać tak dodatkowo, poza tym młodzieżówkami, będzie ich parę, ale jednak większość będzie tych młodzieżowych. I pierwszą z nich jest Felix Ever After, Kacyn Calendar. To jest książka, na którą ja miałam bardzo wielką ochotę jakieś pół roku temu, kiedy ją sobie kupiłam. W ogóle ona wtedy była bardzo mocno hype'owana w całym internecie. I w sumie od momentu, kiedy ją dostałam, nie było chyba dnia, kiedy chciałabym po nią sięgnąć. Więc pomyślałam, dobra, ten marzec to jest idealny czas na to, żebym po prostu ją wzięła do ręki. Poza tym ona nie jest za długa w porównaniu z tymi wszystkimi fantastycznymi historiami, które czytałam do tej pory, no to ona ma nieco ponad 300 stron, więc powinno pójść szybko jeden bądź dwa wieczory i będzie z głowy. W ogóle zastanawiałam się, czy jej nie dodać do zeszłotygodniowego Unhaula i jej nie sprzedać, bo po prostu nie miałam na nią ochoty, ale uznałam, że skoro już ją mam, to może ją najpierw przeczytam, a jeżeli mi się faktycznie nie będzie podobała, no to ją po prostu odsprzedam następnym razem, więc tak, to będzie na pewno książka, z którą rozpocznę mój marzec. Jest to właśnie obyczajówka młodzieżowa, bardziej opowiada ona o głównym bohaterze Felixie, który ma na nazwisko Love, bardzo przewrotnie, bo nigdy nie był zakochany. No i prawdopodobnie w trakcie tej historii po prostu się w kimś zakocha. Jest on, z tego co wiem, homoseksualny, więc mamy tutaj oczywiście ten wątek różnych problemów, z jakimi borykają się nastolatki. Ale słyszałam też, że właśnie główny bohater nie jest za fajny i jest dość irytujący, a ja nie lubię takich młodych, irytujących bohaterów szczególnie, więc nie wiem, jaki ja będę miała stosunek do tej książki, czy jej przypadkiem nie odłożę, jeżeli mnie będzie mocno irytował. Więc z tą książką chciałabym na pewno rozpocząć mój marzec z młodzieżówkami, no bo później będę sięgała po fantastyczne młodzieżówki, jak one mnie mocno wkręcą, no to w ogóle pewnie z nich już nie wyjdę, więc najpierw może tą właśnie obyczajówkę, a później fantastykę. W ogóle ja w którymś komentarzu napisałam kiedyś, że ja chyba już z młodzieżówek wyrosłam. I w sumie jest to trochę prawda, bo niektóre młodzieżówki mi nie odpowiadają. Właśnie takie bardziej obyczajowe albo kryminalne. Jedno z nas kłamie, w ogóle mi nie przypadło do gustu. Było to takie już, ja potrzebuję bardziej dorosłych kryminałów. Po prostu tak bym to ujęła. Więc zobaczymy, jak to będzie. Ja myślę, że te fantastyczne młodzieżowe historie bardziej zdecydowanie będą w moim guście niż te obyczajowe, więc to nie jest do końca tak, że ja żadnej młodzieżówki nigdy nie będę czytała. Ale zobaczymy. Właśnie ten marzec z młodzieżówkami będzie tym miesiącem, żeby się o tym wszystkim przekonać. No i właśnie pierwszą taką serią, którą chciałabym też rozpocząć w marcu, oczywiście będę miała masę rozpoczętych serii w tym momencie i masę tych serii będę rozpoczynać jeszcze w kolejnych miesiącach, więc ten rok będzie pod znakiem rozpoczynania serii, ale mam nadzieję też kilka zamknąć, więc zobaczymy, jak mi się to uda. No i właśnie tą młodzieżową serią, którą chciałabym rozpocząć, jest Droga Szamana. Droga Szamana, czyli coś bardzo nietypowego. Jest to podgatunek fantastyki, który nazywany jest chyba lit RPG, z tego co widziałam, czyli po prostu literatura w kanwie RPG, czyli takiej fabularnej gry, w której uczestnicy przyjmują jakieś postacie, wcielają się w jakieś postacie, no i robią różne tam zadania, zbierają różne rzeczy, zaczynają zazwyczaj od poziomu zerowego bądź pierwszego i jakoś tak coraz wyżej się wspinają w tych swoich poziomach i w doświadczeniu i w umiejętnościach. I to właśnie jest książka o takiej grze, tylko że chyba bohaterowie są w tej grze już od początku, to chyba nie jest żaden VR ani nic takiego, tylko to po prostu się dzieje w grze i nasz główny bohater za karę gdzieś zostaje wcielony do jakiegoś
do jakiejś kopalni albo wrzucone do jakiegoś więzienia, nie jestem pewna, i wyzerowane mu są statystyki i musi zaczynać od zera i my rozpoczynamy chyba wraz z nim. Wiem, że jest jeszcze drugi typ takich książek, gdzie my jako czytelnicy podejmujemy jakieś wybory, ale to chyba jest coś innego jeszcze. I na przykład taką książką, o której teraz powiedziałam, jest Czarnoksiężnik z Ognistej Góry. Jakoś tak mi chodzi, coś taki tytuł. Więc to też mnie bardzo ciekawi, ale to chyba chciałabym mieć w wersji papierowej. Drogę Szamana oczywiście będę czytała w e-booku. Widziałam już to wszystko na Legimi, więc mam już ściągnięty pierwszy tom i na pewno się będę po niego zabierała, bo czuję, że to może być coś dla mnie. Ja jestem takim trochę małym gamerem, takim małym zdecydowanie, ale lubię sobie czasem coś włączyć i trochę pograć, więc no to może chwycić mnie za serce. Na ten moment chyba jest 5 tomów czy 6 tomów i pewnie będą kolejne tego autora wydawane, różne inne serie. Tak coś słyszałam, więc no zobaczymy. Ostatni tom, chyba 6. Gdzieś teraz będzie miał swoją premierę, albo już miał, jak wy to widzicie. No w każdym razie, jak wy to oglądacie, będzie gdzieś tam kolejny tom wydawany i to już chyba będzie ostatni tom tej serii. Za to z serii, które chciałabym kontynuować, mam na przykład Wśród Gwiazd, czyli drugi tom Do Gwiazd, który czytałam w moim styczniu z Sandersonem. Ja tego Sandersona to będę czytała chyba przez cały rok, w każdym miesiącu coś sobie będę dobierała, no ale on ma tyle tych książek i tyle tych serii, no że nie sposób po prostu wszystko przeczytać w jeden miesiąc. No i właśnie Wśród Gwiazd jest taką książką, no, którą koniecznie muszę przeczytać, bo pierwszy tom skończył się w taki sposób, no, że nie mogę zostawić tej historii, nie dowiadując się, co tam będzie dalej. Tam był taki mały plot twist, który no, nie został kompletnie rozwiązany i został otwarty właśnie do drugiego tomu. No, że muszę po to sięgnąć, tylko że wydawnictwo na razie wydało tylko pierwszy tom w tej twardej oprawie, którą ja mam. Gdzie ja mam? Tutaj. I chciałabym drugi tom również kupić, żeby pasował do tego pierwszego tomu, ale na razie nie słyszałam o tym, żeby wydawnictwo w ogóle planowało wydać drugi tom w tej twardej oprawie. Pewnie kiedyś zostanie wydane, ale no na razie czekamy. I na razie są tylko w miękkiej, a nie chcę kupować w miękkiej, jak już mam pierwszy tom w twardej, więc prawdopodobnie ściągnę go sobie również na Legimi i przeczytam, no bo no, nie mogę czekać tak długo na ten drugi tom. Muszę dowiedzieć się już teraz, jak to się tam zadzieje. No to jak jesteśmy przy Sandersonie, no to od razu powiem o Rytmatyście, czyli jednotomówce młodzieżowej chyba. Wiele z was w ogóle mi pisało w styczniu z Sandersonem, że właśnie wzięliście do przeczytania Rytmatystę i bardzo wam się podobał, więc mam bardzo duże oczekiwania co do tej książki. Nie wiem na jej temat nic, poza tym, że wam się wszystkim podobała, więc no, postawiliście bardzo wysoko poprzeczkę, więc mam nadzieję, że nie zawiedzie mnie ta książka. Ona chyba jest też dość cieńka, taka raczej nie w stylu 600 stron, tylko raczej w stylu 300-400, chociaż nie wiem, czy się nie mylę w tym momencie. Więc no, mam nadzieję, że w marcu po prostu bardziej pocisnę ilościowo te książki, no bo coraz bardziej się oddalam od mojego celu 120 książek rocznie. No pod koniec lutego może będę miała 16, 17, powinno być 20, a mój Goodreads cały czas krzyczy, że jestem ileś tam książek za moim celem, ale czekam cały czas na wakacje, na te urlopy od pracy, na ten moment, w którym będę miała więcej tych wolnych dni pod rząd, że mogłabym naprawdę siedzieć i czytać, więc tam na pewno pocisnę i na pewno nadrobię trochę te ilościowo książki, no ale na przykład marzec też pewnie będzie takim miesiącem, w którym trochę więcej ilościowo po prostu przeczytam, no bo te młodzieżówki zazwyczaj mają zdecydowanie mniejszą objętość niż te high fantasy dla dorosłych, więc zobaczymy, ile mi się ostatecznie uda tego przeczytać. No Droga Szamana, jak mnie wkręci, przeczytam 5 czy 6 tomów, no to już będę miała połowę mojego miesiąca z głowy. Teraz mam dwie książki w ramach takiego mojego postanowienia na kontynuowanie i kończenie w ogóle serii w tym roku. I pierwszą książką to jest druga część trylogii, której pierwszy tom to A Curse So Dark and Lonely i druga część to A Heart So Fierce and Broken, chyba tak. Te tytuły są tak samo wydane po polsku, więc to nie jest coś, co ja czytam po angielsku, to jest po polsku, tylko pod angielskim tytułem zostało to wydane. To jest generalnie retelling Pięknej i Bestii, tylko trochę na innej kanwie, bo bestia nie jest bestią non-stop, tylko zamienia się w tą bestię raz na jakiś czas. No i klątwę można złamać tylko i wyłącznie poprzez znalezienie prawdziwej miłości. No i nasza główna bohaterka, która żyje w normalnym ziemskim świecie, przenosi się magicznie do tamtego świata, no i musi się tam jakoś odnaleźć. Fajne to było, takie miłe, młodzieżowe, szybkie do przeczytania, na rozluźnienie, jeżeli oczekujecie tego od książki, no to w sumie mogę wam polecić. Jestem ciekawa, co się w drugim tomie zadzieje, bo tam jakaś wojna się trochę zbliżała w tym świecie, więc może będzie trochę bardziej militarnie. Zobaczymy.
jak na retailing, to naprawdę jest to udana pozycja. Trzy tomy tutaj mają być, no i trzeci tom już jest wydany za granicą, więc na razie przeczytam sobie ten drugi, no i poczekam, aż ten trzeci wydadzą w Polsce. Kolejną serią, którą chciałabym kontynuować, jest Saga Księżycowa, której chciałam dać drugą szansę ze Scarlet, no i nie za bardzo wyszła ta druga szansa, ale dam trzecią szansę tej serii i przeczytam Kres. No pierwszy tom, Cinder, podobał mi się chyba najbardziej. Scarlet zdecydowanie, no nie wiem, w ogóle mi się nie podobała. Jakoś tak miałam nadzieję, że będzie lepiej, ale nie było. No i Kres będzie opowiadał o Rozpuncie, Scarlet opowiadała o czerwonym kapturku, a Cinder opowiadała o Kopciuszku. Zobaczymy, czy będzie tutaj również miks tych wszystkich postaci w tym trzecim tomie, czy bardziej skupimy się jednak na tej Rozpuncie. Przynajmniej myślę, że to jest Rozpunka, bo na okładce jest chyba Warkocz, ale chyba tak. Jeszcze jest czwarty tom Winter o Królewnie Śnieżce, który w sumie bardzo mnie interesuje, ale jest najgrubszy, więc jeżeli Kres nie spełni już oczekiwań i będzie tak samo niefajny w moim odczuciu jak Scarlet, no to raczej po Winter już nie sięgnę. I teraz mam jeszcze dwie serie, które chciałabym rozpocząć. Kolejne dwie, które bym rozpoczęła, ale obie były nominowane w kategorii Fantastyka Młodzieżowa w rankingu Lubimy Czytać, a ja chciałabym przeczytać wszystkie książki z tej kategorii do końca tego roku, myślę. Więc no, w ten sposób spełniłabym sobie już dwie z 10 książek. Jest to Tkając Świt i Siostra Gwiazd. I w sumie myślę o tym, żeby zrobić kolejny książkowy pojedynek. Tak jak teraz był książkowy pojedynek Ostrze versus Mgły Zrodzone, tak zrobiłabym pojedynek Tkając Świt versus Siostra Gwiazd. Obie to są pierwsze części trylogii Fantastyka Młodzieżowa. Co prawda trochę inne klimaty chyba, bo Tkając Świt to jest połączenie Mulan i połączenie projektu Runaway. Projekt Runaway, chyba tak się nazywał ten program z projektantami mody. Ja lubiłam ten program oglądać tak rozrywkowo czysto i Mulan też oczywiście uwielbiam, więc myślę, że to może być bardzo fajne, tym bardziej, że tam jest też taki turniej, taki konkurs, kto wygra, są różne zadania, więc no to jest dość fajny motyw, ja go bardzo lubię. A Siostra Gwiazd to chyba jest trochę o czarownicach, chociaż nie jestem pewna i w sumie nic więcej na ten temat nie wiem, więc chyba to będą dwa różne klimaty, ale fajnie by było je ze sobą właśnie tak skonfrontować. Myślę, że one obie mogą mi przypaść do gustu, więc myślę, że to byłaby fajna konfrontacja. Dajcie znać, co o tym myślicie. Czy myślicie, że inne książki z tej mojej listy powinnam wziąć, a może macie swój pomysł na taki pojedynek, to wtedy dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, to wtedy to jeszcze ewentualnie rozważę. To jest taki mój wstępny plan, żeby zrobić konfrontację pomiędzy tymi pierwszymi tomami trylogii. No bo myślałam jeszcze na przykład o Vorteksie, albo o czymś, tylko że to są już drugie części trylogii, które bym czytała, albo właśnie A Heart So Fierce and Broken, tylko że tam nie mogę za dużo wam już opowiedzieć o fabule, no bo to są drugie części, więc jeżeli ktoś nie czytał pierwszej, no to byłyby już duże spoilery, więc wolę brać tutaj na tapet jakieś pierwsze części trylogii i to się idealnie nadaje. No dobra, więc opowiedziałam wam o kilku seriach, które chcę rozpocząć. No to teraz powiem już poza tymi młodzieżówkami o serii, którą chciałabym zamknąć. I jest to Niebiańska Rzeka, czyli czwarty tom Bobbyverse, coś co wam już chyba pokazywałam w jakimś TBR-ze na styczeń czy na grudzień. I to jest czwarty tom i chyba ostatni, chociaż tego nie jestem pewna, bo o trzecim też mówiłam, że chyba to jest ostatni i to ma być trylogia i nagle tu jest czwarty. Ale na ten moment to na pewno jest ostatni wydany przynajmniej, więc mam go na mojej półce. On jest trochę grubaśny w porównaniu do poprzednich trzech, ale no, chciałabym pozamykać trochę serii, skoro ich tak dużo otwieram, no to jednak trochę wypadałoby zamknąć, więc to na pewno chciałabym przeczytać w marcu, poza tymi młodzieżówkami. A jeszcze tak, w ramach tego, że w marcu mamy Dzień Kobiet, to ja chciałabym trochę podejść do tego tematu od strony książkowej, no i chciałabym przeczytać Dziewczynę, Kobietę Inną, Bernardine Evaristo, czyli Booker 2019, coś, czego jestem bardzo ciekawa, coś, co też było nominowane w rankingu Lubimy Czytać w kategorii Literatura piękna i tę kategorię również chciałabym przynajmniej kilka książek stamtąd przeczytać, więc to się idealnie też wpasowuje w ten mój challenge tutaj czytelniczy. No i oczywiście, jeżeli opowiedziałam wam o serii, którą chciałabym skończyć, czyli Bobbyverse, no to kolejna seria, którą chciałabym otworzyć.
Cień utraconego świata Jamesa Ellingtona. Pierwszą część mam na swojej półce, drugiej jeszcze nie, a trzecia jest już zapowiedziana. Czuję tą presję czasu, żeby to czytać, a to jest chyba najgrubsza książka, którą wam dzisiaj pokazałam, ale jestem w sumie jej bardzo ciekawa, chociaż słyszałam, że dla takich wyjadaczy fantastycznych ten pierwszy tom nie jest jakiś taki mocno ciekawy, ale drugi już jest bardzo, więc zobaczmy, jak pierwszy mi przypadnie do gustu, bo one są prześliczne, więc chciałabym mieć też drugi na swojej półce, ale jeżeli on mi się nie spodoba, to pewnie wam go sprzedam. W sumie jeszcze, jeżeli mówimy o otwieraniu serii, no to cały czas jedna seria tak na mnie patrzy z mojej półki na Legimi i jest to Kłamstwa Locke Lamory, Niecni Dżentelmeni, chyba tak się nazywa cała seria. To jest seria fantastyczna, która ma już dobre kilka lat, jak nie kilkanaście, ale chyba kilka, o której bardzo mało słyszałam na polskim booktubie, za to na zagranicznym słyszałam dość dużo i ona się pojawia w takich topkach rankingowych właśnie serii fantastycznych, więc myślę, że to może być coś ciekawego, coś dobrego. W sumie nie wiem o tym za dużo, co tam się dzieje fabularnie, ale myślę, że dziewczyna, która to polecała, ma dość podobny gust do mnie, więc chciałabym po to sięgnąć i zobaczyć, o co po prostu tyle szumu za granicą i może zrobić ten sam szum w Polsce. Jeżeli czytaliście w ogóle tę serię, no to dajcie znać, bo ja nie słyszałam jeszcze nikogo chyba, żeby na polskim booktubie o tym mówił, więc jestem ciekawa, jak bardzo jest to rozpoznawalna seria w Polsce. Teraz jeszcze szybko o 3-4 polecajkach ode mnie dla was. Jeżeli chcielibyście wziąć udział w tym marcu z młodzieżówkami, a nie pasują wam te tytuły, które pokazałam na moim TBR-ze, no to mogę wam polecić na przykład Gołębia i Węża, czyli taką młodzieżówkę o czarownicy i o łowcy czarownic, którzy muszą ze sobą wziąć ślub. Więc taki trochę hate to love tutaj mamy motyw. Oczywiście to jest młodzieżówka, więc nie jest to nic wybitnego, ale ja się bawiłam przy tym naprawdę dobrze i w sumie drugi tom również gdzieś tam na mnie zerka z mojej półki na Legimie, ale no nie mam czasu w marcu na to, żeby to przeczytać. I tak samo Vortex i Vortex drugi tom, który się też niedawno ukazał. Pierwszy tom przeczytałam w zeszłym roku i była to naprawdę fajna młodzieżówka, taka trochę post-apo nawet. Opowiada ona o świecie, w którym kiedyś pojawił się praworteks, który zmutował wszystkie gatunki żyjące z żywiołami, czyli z żywiołem powietrza, ognia, ziemi, wody i no i ludzie, i wszystkie gatunki zwierzęce gdzieś tam zmutowały. Oczywiście nie wszyscy, więc to są tylko dosłownie procent ludzkości zmutował i te gatunki są nazwane i one nie są dość przychylnie tutaj brane pod uwagę w tym świecie. Raczej one są może nie tępione, ale no raczej nieprzychylnie na nie patrzą po prostu. I poznajemy naszą główną bohaterkę w momencie, w którym ona bierze udział w wyścigu vorteksami, bo teraz są takie już zwykłe vorteksy, które po prostu są takimi teleportami, które przenoszą ludzi z jednego miejsca na drugie i ona jako nastolatka tam bierze udział właśnie w takim wyścigu, żeby dostać się do jakiegoś chyba elitarnego stowarzyszenia, jakiejś grupy, nie pamiętam dokładnie, ale no jest taki wyścig i ona bierze w tym udział, no i później oczywiście poznajemy cały ten świat i te wszystkie gatunki i tak dalej, i tak dalej. To było bardzo ciekawe, bardzo fajne, takie szybkie do przeczytania i myślę, że drugi tom również utrzyma poziom, bo już słyszałam dobre wieści na ten temat, dobre opinie po prostu gdzieś tam już widziałam, więc też tutaj mam duże nadzieje na to, że drugi tom utrzyma poziom pierwszego i coś fajnego się tam zadzieje. Teraz coś bardziej takiego obyczajowego, chociaż z elementem sci-fi i jest to Nasz ostatni dzień Adama Silvery, czyli coś dość szumnego na Instagramie i na TikToku. Opowiada to o dość ciekawym koncepcie, bo jest jakaś taka grupa, która potrafi przewidzieć, kiedy ktoś umrze i po prostu na 24 godziny przed tym wydarzeniem dostaje taka osoba wiadomość i nazywa się chyba zgonersem wtedy. Oczywiście jest taki trochę cringe'owy ten slang tutaj, ale to już pomijam. No to jest młodzieżówka, w której mamy dwóch głównych bohaterów, którzy właśnie otrzymują taką wiadomość, no i mają po prostu ostatni dzień przed sobą. Oni się ze sobą spotykają i no jakoś tak ten dzień przeżywają wspólnie. Miłe, trochę cute, ale jakoś tak do końca mnie to nie porwało, ale wam to polecam, bo słyszałam bardzo dobre opinie, więc po prostu zależy, jak to do tej książki podejdzie, bo koncept jest naprawdę fantastyczny, zakończenie też jest bardzo dobre, tylko to wykonanie mi przynajmniej nie siadło.
I ostatnią rzeczą, którą chciałabym Wam polecić, jest trylogia Niedźwiedź i Słowik. Jezu, teraz nie pamiętam, jak się to nazywała ta trylogia. Nieważne. Trylogia Zimowej Nocy. O, wiem. Cała ta trylogia opowiada o kilkunastoletniej Wasi, która żyje na Rusi. To wszystko się dzieje w jakimś XVI-XVII wieku, chyba coś takiego. To generalnie odnosi się trochę do prawdziwej historii, więc to też jest fajny aspekt tej historii, ale generalnie wszystko polega na tym, że Wasia potrafi widzieć te wszystkie słowiańskie bożki, te duszki, takie postaci, właśnie te leśne stwory, te domowe stworzenia. Większość ludzi ich nie widzi, więc biorą ją troszeczkę za wariatkę i ona musi sobie z tym jakoś poradzić, no i jakoś tak sobie żyje z tymi właśnie stworkami przez całą tą trylogię. Dużo się tam dzieje fajnych rzeczy. To właśnie się opiera na tych słowiańskich, takich fajnych wierzeniach. Jeżeli tylko lubicie takie klimaty, no to bardzo Wam to polecam, bo pierwszy tom jest bardzo dobry, ale według mnie drugi i trzeci są jeszcze lepsze, więc to tylko poprawia się na jakości w kolejnych tomach moim zdaniem, więc jeżeli pierwszy przypadł Wam do gustu, ale nie jesteście przekonani, to kontynuujcie, bo naprawdę drugi i trzeci no, podbijają ten poziom jeszcze o poprzeczkę wyżej. To jest jedna z moich w ogóle ulubionych serii takich młodzieżowych, fantastycznych, więc to będę Wam zawsze polecała. I to tyle ode mnie na dzisiaj. Dajcie koniecznie znać, czy planujecie wziąć udział w marcu z młodzieżówkami i coś przeczytać, czy to z tej listy mojej, czy spoza niej. Jeżeli spoza niej, no to dawajcie mi swoje polecajki, ja może sobie coś z nich dobiorę. Uciekam już w takim razie i życzę Wam bardzo miłego dnia, a my widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!